piątek 23 lutego. Witam Was serdecznie w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. W psalmie 22, drugim wierszu czytamy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? A w Ewangelii Marka 15:38 czytamy: Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Moi drodzy, dzisiejsze nasze fragmenty zwracają nam uwagę na to, że z jednej strony mamy niesamowite szczęście. Bóg jest blisko. Dlaczego tak mówię? W psalmie czytaliśmy, że Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemu Ciebie nie ma? Czemuś tak daleki? Myślę, że często także i my w swoim życiu czujemy się, jakby Bóg był daleko. Jakby nas nie widział, jakby wszystko, co się nam przydarza, było mu obojętne. Ale moi drodzy, tak nie jest. Mimo, że my czasem nie dostrzegamy Boga, to On jest. On jest wszędzie. On jest w nas. Tylko często niestety tak bardzo Go zagłuszamy, że nawet Go nie słyszymy. Nie czujemy Jego działania w naszym życiu. A jednak, jak o czym nam przypomina drugi fragment z Ewangelii Marka, On jest tak bliski człowiekowi. Pozwolę sobie przypomnieć, że zasłona była tym czymś, co odłączało w świątyni miejsce święte od Najświętszego. Od tego miejsca, gdzie tylko raz w roku wchodzili kapłani, aby złożyć ofiarę. W momencie, kiedy Pan Jezus umarł, zasłona pękła. Nie było już tego miejsca, nie było już tego Boga tak daleko. Bo Bóg stał się bliski człowiekowi. Stał się otwarty dla każdego. Dla każdego, kto wierzy. Dlatego, moi drodzy, chciałabym nas dzisiaj wszystkich zachęcić do tego, abyśmy dostrzegali Pana Boga. I nawet kiedy czujemy, że jest daleko, może tym bardziej się wyciszyli, może tym bardziej, jeżeli nawet brakuje nam słów, w ciszy, po prostu spróbowali Go usłyszeć. Bo w ciszy najczęściej Bóg działa. W ciszy Bóg nas dotyka, przytula. Bóg jest nam bliski. Dlatego, moi drodzy, chciałabym nas zachęcić, żebyśmy teraz w tym czasie pasyjnym właśnie dostrzegli to, że Bóg jest, że Bóg działa, że Bóg zrezygnował ze swojej świętości, zrezygnował z tego bycia dla niektórych, dla wybranych. I Bóg jest dla każdego człowieka. Już nie ma tego, co pozwala tylko kapłanowi raz w roku wejść do miejsca Najświętszego, do spotkania z Bogiem. Ale każdy z nas w Jezusie Chrystusie, moi drodzy, może spotykać się z Bogiem każdego dnia. W modlitwie, w czytaniu Jego słowa. Także w wyjątkowy sposób, teraz w czasie pasyjnym, możemy wraz z naszymi siostrami i braćmi przystępować do stołu Pańskiego, który jest takim wyjątkowym spotkaniem z Bogiem. Możemy przyjść, powiedzieć Bogu wszystko, co nam leży na sercu. Zostawić to pod krzyżem. Posilić się Bożym ciałem i krwią. I iść z Jego pomocą w ten świat dużo lepszymi. Z Jego pomocą, w Jego obecności możemy iść przez ten świat, tylko czy chcemy to uczynić? Moi drodzy, na koniec cytat księdza Samo Chalupka ze Śpiewnika Ewangelickiego. Gdy kroczyć musisz drogą cierni, w tym swą największą radość kładź, że wieniec chwały wezmą wierni, co chcą w nadziei silnie trwać. Gdy na kolana w krzyżu gną, Pan będzie siłą Twą. I tego Ci życzę, że nawet jeżeli jesteś słaby, nawet jeżeli czujesz, że Bóg jest daleko, tym bardziej stań, uklęknij pod krzyżem. Powiedz Bogu wszystko, co leży Ci na sercu. Zbliż się do Niego jak nikt nigdy. Bo On jest i chce Cię przytulać do siebie. I tego przytulenia nam dzisiaj szczególnie życzę. Zostańcie z Bogiem.